Cześć, witajcie, jestem Muszko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Dying Light 2. Z tej chwili na naszym kanale kontynuujemy sobie swoją przygodę. Ja się ogólnie zaspiłem nad Alberto, więc co, dzisiaj ruszamy dalej z fabułą. Jedyne wyjście, ogólnie w tym momencie mamy zapytać o kryształy, zapytać rzemieślników o kryształy. To jest nasze zadanie, później myślę, że aktywności pobocznych na pewno trochę zrobimy. Zrzutów na razie nie, ale interesowałoby mnie... Boże, tu mi nie będzie oznaczone, no tak. W ogóle wziąłem jedną pierdółkę, którą będziemy musieli przetestować. To jest, i to nazywam tyrolką. Zobaczymy, co to będzie. Na pewno będę chciał porobić jakieś połacze. Tutaj mamy obnażona szyja, tu mamy jakieś lekcja historii. To akurat nie będzie zwykłe istota przetrwania, jakieś takie pierdółki. Tutaj mamy jakieś misje, to bym je porobił, bądź co, bądź nie chcę robić wszystkiego. Ale niektóre po prostu tak, żeby zrobić, co nie? Dobra, idziemy do naszych rzemieślników. Ale chce mi się pić. Coś jest ze mną nie tak? Z tobą coś nie tak? Daj spokój. Najgorsze, że od czasu wypadku nie potrafię już wrzucić na luz. Od ciebie kupuję piórka, od ciebie kupuję utleniacz i złom. To są rzeczy, które kupuję, bo to się później... I części elektryczne. Resztę na razie zostawiam. Sprzedać. Sprzęt. Nie mam nic. Kupić też nie mam nic, po prostu. Dobra. Nie handluj. Przyszedłeś we właściwe miejsce. Żegnam szczęśliwego człowieka. Przychodzę od Sophie. Podobno wiesz, gdzie mogą zdobyć kryształy. Co do kurwy? Przysłała tu już jednego ta... Debila? Kogo? Takiego jednego... swojego brata, no. Jak mu tam było? Nie wiem, Alberto. Barney. Jej brat to Barney. I pytał się o to samo. O ciemną strefę z kryształami. Nic o tym nie wiem. Gdzie jest ta ciemna strefa? Sto dwadzieścia. Tato, mogę powiedzieć? Proszę. 100 metrów od stacji metra. Jest tam duży znak. Fashion Store. A po drugiej stronie ulicy stoi wiatrak. Dzięki. Szkoda mi tego Alberto. Jak on się tak jąka, tak mi go szkoda. Ty. Tak, ty. Nie potrzebujesz czasem roboty? Spoko, ja te zadania będę robił później. Po tym fabularnym. No? Co znalazłeś? Znam już miejsce, ale powiedzieli mi, że twój brat już o nie pytał. Herman, sprawdź, czy Barney włączył radio. Barney? Odpowiedz. Barney! To dlatego się wyłączył. Chce znaleźć kryształy na własną rękę. To się i pewnie zaskoczy. Znowu włoży kij w szprychy. Rozumiem, że to nie pierwszy raz. Nie. Zawsze na siłę chce się wykazać. Ostatnim razem został ranny. Nawet całkiem niedawno. Jebany gówniarz! Zabiję go! Zabiję! Dlaczego się obwiniasz? Każdy odpowiada za siebie. Słuchaj, sam powiedziałeś, że jesteś tu od niedawna. Dlatego mało wiesz. Jestem tu odpowiedzialna za bezpieczeństwo. A on jest moim bratem. Obiecałam go pilnować. Obiecałaś? Komu? Nieważne. Skopię Barneyowi dupę, jak wróci. Jak no. Barney się zranił? Nie chciał mi powiedzieć. Moim zdaniem to robota SP-ków. Twój brat nie jest z tobą szczery? To nie twoja sprawa. Pisał nie twój interes. Barney, odpowiedz mi. Szlak by to trafił. Jeżeli polazł tam w takim stanie, to już po nim. Mogę spróbować go znaleźć. Ty? Byłem już w ciemnej strefie. W szpitalu Gere. W szpitalu St. Joseph? Serio? Jeśli go uratujesz, nie będziesz żałował. Mamy trochę czasu. Barney pewnie poczeka do zmierzchu. Włażenie do ciemnej strefy za dnia to samobójstwo. Przyprowadź go w jednym kawałku. Dobra, damy radę. Powodzenia. Ty nie podchodź.
Jesteś zbyt agresywny, Hermuś. Zła świnka morska. Sekunda. O, dobra, żyję. Nocne opowieści podczas eksploracji miasta napotkasz postaci oznaczone ikoną. No, sygnalizują one nocną opowieść, misje, które najlepiej wykonywać nocą. Pośród ich akcji możesz przytrzymać, aby zmienić porę dnia na noc, dzięki czemu rozpoczniesz misję natychmiast, okej. Przez te nieduże blokadę centrum od miesięcy. Dobra, żyję, żyję jakoś. To jest oznaczone kropką. Ta kropka. Zebraliśmy się tutaj. Mało ważne. By uczcić pamięć jednej. Czego ode mnie chcecie? Nie lubię tu biegać po ziemi, tu jest naprawdę trudne do ogarnięcia w niejednym przypadku. Wyzwanie parkurowe, spoko. Loda, cichaj. Spróbuj tym nożem rzucić, to cię zabije. Najwyraźniej bardzo chcesz dziś umrzeć. Brakuje mi jakichś uścisków, bo tu się nieraz przydały w takich punktach. Szlak, nieźle zmukniemy. Za to kwiatki się ucieszą. Darmowe podlewanie. Przecież hodujesz kot. Legenda głosi, że to nocni biegacze. Chcesz czegoś wyjątkowego? Na pewno utania. Elektronika jest złą. Reszta mi wisi. Też nic nie muszę sprzedawać. Moje bronie są mocniejsze dalej od tych o 7 HP. To jest duża różnica na tym etapie gry. Chociaż później będę miał bronie, które zadają po 150, więc tak jakby mała różnica. Poczekaj do nocy. Ruszamy. Będzie problem. 34 metry przebiec. W ogóle nie wiem, czy tutaj będą wyjdzie do rozpoczynania pokrzcigów. Chyba mi się zdaje, że będzie ich dużo mniej albo w ogóle. Bo w sumie nie, no raczej by nie usunęli czegoś, co ma dobrą, już zbalansowaną mechanikę. Cholera. Ponoć Barney znowu wpakował się w kłopot. Ten cały Barney tylko sprawia kłopoty. Może lepiej by było dla Sophie, gdyby wcale nie wrócił. Tam chodzi przemieniec. I też to miejsce się nie uśmiecha, to no spokojnie. Gorzej, bo przemieńce z tego co wiem, mogą mi tutaj wejść. Sophie, jestem w środku. Nie widzę Barneya. Musisz go znaleźć. Na pewno gdzieś tam jest. Szukam. Szybko. Też ja tu muszę jakoś pomału zabijać tych. A to nie jest już takie proste. Nie ukrywając. Nie jest rzecz prosta, żeby ich łatwo pozabijać. Plus taki, że mam jeszcze z 8 godzin. Do ranka, więc to jest na spokojnie. W tym akurat tym aspektem. To jest mocno stresujące, gdy słyszysz coś takiego. I najgorzej wiem, że to są przemieńce. Wiem, że gdzieś tu są. O, no takich miejsc ogólnie chcę więcej sprawdzać podczas tego podejścia, bo nie ukrywam, ja to przez pierwsze dwa podejścia odbyłem to 3 razy. Co mówię, że nie jest zbyt często. Białe kryształy, ja to wszystko pozbieram, bo to jest lód. I to super lód. Rzadko się zdarza tyle tych kryształów, a tutaj akurat się zdarzają, ponieważ misja. A ty kysz. Jak ty mi
chloru wejdziesz, to się załamie. Artykuł gazety. No, kieszkiesz przemieniec. Ten, jeden. Tu są wyjścia do wirali. Kurde, to będzie długie zabijanie. W ogóle dałem tutaj tą nową rzecz, ale raczej na razie jej nie będę używał, tylko tak pira z oku grzybków, żeby to się utrzymać przy życiu. Ten zaraz blisko chodzi. Żebyś tu nie wstajesz. Idzie. Chodź. Chyba wszyscy. Nawet z płotką. 2,50 czasu mi zostało. To trzeba wszystkich przeszukać. Dobra, na góry będzie Barney, ale na razie ja kryształy bym pozbierał, bo to jest fajna rzecz, przydatna. I najlepiej to miejsce przeszukać całe, bo nie ukrywam, że to będzie rzecz potrzebna. W ogóle dobrze, że to zaktualizowali, bo tutaj na początku był problem taki, że na przykład w pierwszej misji, gdzie skakłem, trzeba biec do domu tego, jak on tam miał. No nie pamiętam. Powiedz, że żyjesz. Ten kumpla jakiegoś. Problem był taki, że... no Boże, na początku do tego, jak on miał kumpel Hakona, co u niego się przelatywaliśmy na początku, jak do niego była biegła się tą drogą. Problem polegał na tym, że jakby się nie dało, po prostu, bo po prostu było tyle przemieńców, że nie dało się grać na początku. Dopóki na szczęście tego nie ulepszyli. Co nie? Dobra, i teraz przejdę z drugiej strony spokojnie, niech on wstanie. O, tutaj została torba po zarażonym, bo jak czasem odejdziemy, to one się tak respią fajnie. W sensie, odejdziemy. Nie trzeba przytrzymywać rozlutowania. Dobra, to akurat nie jest rzecz nie do uniknięcia. Eliminacja była niemożliwa, dlatego tak to zrobiłem. Sophie, tu Aiden. Znalazłem radio. I zwłoki mężczyzny. Biały, łysy facet. Przykro mi, Sophie. To nie Barney. To Kodak. Jeden z naszych. Barney musi być blisko. No, spoko, będziemy szli ze śladami. Sophie, znalazłem krew. Świeżą. Pośpiesz się. Grzybka trzeba wciągnąć. Nie martw, że ich tu jest dwóch. Kurwa mać! Ile to gówno waży? Ty nie padłeś. Mam nadzieję, że to nie sprawia, że przyjdzie przemieniec. Jak patrzę kątem oka, tu jest wyjście, tu muszę przebiec później. Chyba jeszcze tu jest śmietnik do przeszukania. Chyba grzybek się jeden na pewno przyda. Jebane! Co ja mam zrobić? Barney? To ty? A ty kurwa kto? Jestem od Sophie. Ta, a ja od jebanych espeków. Kimkolwiek jesteś, spierdalaj! To nasze kryształy. Łapiesz? Nie dostaniesz!
Barney, otwieraj! Spierdala. Sophie, znalazłem Barneya, ale zamknął się w pokoju. Żyje. Całe szczęście. Uparty gnój. Po prostu spróbuj z nim pogadać. Spróbuję. Barney! Wracaj, skąd przyszedłeś! No na bazar mam wracać, ty... Już albo cię zmuszę... Twoja siostra się o ciebie martwi. No, dajesz. Nawet nie próbuj! Nie mieszaj w to Sophie! Ale to prawda! Masz szczęście, że jestem zajęty! Barney, liczę do trzech. Jeden... Dwa, trzy! Spierdalaj stąd! Nic ode mnie nie dostaniesz! Deklu. Barber! Świetnie! Ja bym od razu na nich startował, póki nie wstali. Nie, on nie potrafi to wyjść, to jest najgorsze. Ja sobie ich najpierw przeszukuję, bo te tkanki się rzadko zdarzają na tym moim etapie. Dobra, spoko, mam jeszcze minutę. Jeszcze kacenka obsłużę. Dobra, grzybek jeden starczy. Barney! Dobra, starczy! Ty, mogę kacenco odpalać te. Poszły się przewietrzyć. Światła. Sophie wspominała, że jesteś uparty, ale nie, że głupi. Ej, powinienem ci spuścić w pierdol. Masz, weź radio. Spadamy stąd. Nie, Pisklak, musimy go znaleźć. Kto? Odciągnął zakażonych, prawie mnie tam dopadli. Gdyby nie on, skończyłbym jak Kodżak. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał. No. To dzieciak. Obiecałem jego matce, że sprowadzę go z powrotem. Łapiesz? Ściągnął te gnidy na siebie, rozumiesz? Żebym zebrał kryształy dla bazaru. Muszę go znaleźć. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał, słyszysz? Nie wrócę bez niego. Gdzie go szukać? Był na parterze, kiedy mnie chuje otoczyły. Wybiegły za nim przez boczne drzwi. Dobra, zostań tutaj i czekaj na mój sygnał. Znajdę twojego kumpla i wrócę po ciebie. No chyba cię cycki szczypią. No chyba was dupa szczypie. Co mi ten grzyb? Apteki bym potrzebował. To raczej. Gangrena, nie wiem, na sprzedaż albo do rozmontowania trudno określić. W ogóle ten strój pielgrzyma będę musiał zdjąć. No bo jakoś mi nie leży. To będzie trzeba przetestować, to się nazywa trolka, ale raczej nie w tym momencie. I to mogę tworzyć. Grzyby UV, 35% przewraca. Ile grzyb przewraca sam z siebie? Praca 35 sekund odporności, a ty procent. Co mi się szczerze opłaca bardziej, ale no. Kurde, nie chcę stąd wychodzić. Krew. Pewnie Pisklaka. Znajdę go po śladach. No chyba. Mogę tak o, pyk. Na dachu jestem bezpieczny.
Chyba ci co? On mnie goni! Mogę się przespać? No to jeszcze nie pierdzi, że tu 70 metrów jest ten stwór mocny. Tak dla informacji, ten gościu nie da się go praktycznie pokonać. Ty, gra mi pozwala. Nie gadaj. Jak tak, to jest prosto chyba. Rankiem se ruszę. Najlepsza jakość! Coś wpadło ci w oko? W oko wpadł tleniacz, pióra, bo to później do strzał będzie bardzo potrzebne i złom. To wszystko. To sprzedam później. A z broni do sprzedania to mam tą gangrenę. Szukałem czegoś takiego. Głupi byłeś. Szkoda. Robota by się przydała. Ja słyszałem to takie harczenie, więc się zesrałem, że to przemieniec mnie goni. Ale był blisko, bo jeden był tu gdzieś. Jakbym tu zaskoczył, to na pewno ten tu jak stał, to bym mnie wykrył. To jest taka strefa, do której wejść za dnia można w sumie. To nie jest mroczny zaułek, a tylko do mrocznych zaułków lepiej nie wchodzić. No tak to jest pół biedy, bo... A, to tu jesteś. Zapraszam. To nie jest przemieniec, bo przemieniece są oznaczone tym takim kwadratem. Ktoś mi tu dyszy. Chyba walić, to wpieprzam się na nich. Aiden, znalazłeś go? Jeszcze nie, ale mocno krwawił. Idę po jego śladach. Bo się w pierwszą stronę zwiększy gówno. I to totalnie. Bez walki się nie poddał. Spoko, zmodyfikowaną broń to jest jedyna, jaką ja biję, jaką ja walczę. Isko jak na pewno wszedł do góry. Lokalizować. No nie będę też żarek grzybków, po prostu sobie wyjdę. On jest niżej. Albo wyżej. Ja na to nie zwróciłem uwagi. Tu jest jeszcze jedno piętro wysokości. A, ja tu byłem raz. Zbierałem stąd inhibitory. No. Kryształowy pył to jest rzecz dobra, mocne buty. To się odnawia na szczęście. A wiesz, najlepsze jest to, że umarł...
parę metrów Aiden, od... możesz się ruszyć? Barney mnie przysłał. Barney? Zakrwawiony, poszarpany materiał. Stary, dobry Barney. Udało mu się, no nie? Zdobył te kryształy? Tak, zdobył. Dzięki tobie. Dałem radę. Ubiłem trójkę zarażonych. Wiesz, no, dwóch było już rannych, ale... Posłuchaj, mam dziś rodziny i mam tylko prośbę. Widzisz? Tam moje radio. Muszę się z kimś połączyć. Trzymaj, tylko szybko. Jasne, jasne. Muszę. Halo? Mamo? Jesteś tam? Mamo? Nathan? To ty? Co się stało? Gdzie jesteś? Wszystko dobrze, mamo. Już prawie... prawie tu kończymy z Barneyem. Z Barneyem? Obiecał, że ci włos z głowy nie spadnie. Nie pękaj, mamo. Słuchaj. Zdobyliśmy kryształy. Zdobyliśmy je. I zabiłem trójkę zarażonych. Dałem radę, mamo. Naprawdę musimy iść. Uciekaj stamtąd i wracaj do mnie. Barney dał mi słowo. Jasne. Niedługo. Niedługo wracam, mamo. Nathan? Co się dzieje? Nathan! Nathan! I tak skończył biedny Nathan. Barney, jesteś? Barney? Aiden, jesteś tam? Tak, próbuję znaleźć twojego brata. Barney już tu jest. Choćby ta ty... Właśnie dotarła. Że... co? Jak ci się podoba... Przecież miał... Nie ufał ci. Uznał, że chcesz zabrać kryształy. Wysłał mnie po swojego kumpla, żeby móc się wymknąć? To nie tak. Przyjdź na bazar. Wszystko ci wyjaśnię. Pielgrzymie, jak tam nowy Paryż? Mam tam kuzyna. A, tragicznie. W nowym Paryżu zostało tylko 2 metry gruzu. Do 3 porywak. Nie masz się o co martwić. Najprawdopodobniej nie żyje. Panie życia i śmierci. Przyjmij to dziecię do swojego królestwa. Szkoda, że dziecko. Mam cię! Czasem ja się muszę tak wystękać, żeby czegoś dopaść. Boże. Czasem nie wymaga komentarza. Nie komentujcie moich głupich wyczynów czasem. Wyrzynają się między sobą. To nie w ich styl. Jest nam teraz lepiej, co? To zależy, nie? Cześć, Weronika Ryan. Pod jego dowództwem SP byli jak wrzut na dupie. Wniosek jest chyba prosty. Lukasa nie ma, nam jest lepiej. Amen. Lepiej zamknij dziób, Barney. Dzień dobry, Weroniko Ryan. Znowu ty? Co ty robisz? Szpiegujesz mnie? A masz coś do ukrycia? Gadaliście o komendancie SP, prawda? Patrzcie, pan Ciekawski. Uważaj, gdzie wsadzasz nos. Możesz go stracić. Ten kutasiarz Lukas zasłużył na śmierć. Taka prawda. To kończymy, Barney, bo zapomniałem znowu taka, zakończyć odcinka. Prawda jest taka, że jesteś idiotą, a stróżowie nas chronią. Chronią? Przed czym? Kto przejął nasz wiatrak? Stróżowie. Kto zajął metro? Pieprzony Lukas. Więc niech spierdalają, bo inaczej wszyscy skończą jak ich jebany dowódca. Miałeś na mnie poczekać. Miałeś, srałeś. Plany się zmieniają. Bałeś się, że zabiorę ci kryształy? Bać się? Ciebie? Nie żartuj. Mamy tu swoje interesy, pielgrzymie. I nic ci do tego. Przez twoje interesy zginęło 2 ludzi. Pisklak był ci potrzebny, żeby mnie odciągnąć. Gówno wiesz o mnie i o moich ludziach. Pisklak był mi jak brat.
Z jakiegoś powodu moja siostra chce z tobą gadać. Jej trójdupę. Doktor Weroniczko? Ryan. Wbij mu tą szpilkę w gardło. Ale dobra. Ja, znowu zaczynasz ty! Myślisz, że teraz boli? To poczekaj. Kochana i mądra Weroniko. Dobrze. Nie dorastasz pisklakowi do pięt. Dobra, kończymy. To byłoby na tyle, bo Emeryczko należy gdzieś popawić. Mi się w kolejnym odcinku z gry Dying Light 2. Poczekajcie jeszcze chwilę. Grzebek, pa pa.